Na moim kanale spotkacie tylko najnowsze, najdroższe i najszybsze samochody. Dziś moim samochodem będzie najnowszy AMG C63S o mocy 510 koni. Jedziemy na Wicht Warsaw. Najnowsze C63S, które już Wam przedstawiłem. A co to za magnes? Też powinien być Wam znany. Teraz przejdźmy do fur z Azji. Macie dubajskie BMW M3. Proszę Państwa, na początek piękny Maybach, którego wszyscy już znacie. Dalej GTR Drift. No i na końcu GTR z Prime Trójki. Tutaj całe 5-6 samochodów od Warsaw Toys. Jest pierwsze Lambo, proszę Państwa. Co z tego, że Gallardo? To jest w końcu nadal Lambo. Piękne auto. Aston Martin. Oj, będzie mandacik. Stop. GT Fordor. Bentley w Cabrio. Lotus. AMG GT. To jest auto. Kolejny Benek. Tutaj troszeczkę klasyki pomieszane z odrobiną nowoczesności. Mówiłem, że będzie ekskluzywnie. Patrzcie, jakie złoto. GTR-ek w nietypowym kolorze, bo z reguły wychodzą białe albo miedziane, takie jak na moim Instagramie widzieliście. Patrzcie na tą glebę. Opa! 3 razy Porsche. 2 ostatnie w Cabrio. O, patrzcie na to. Kanińska betka. Kurde, nie zdążyłem. Pierwszy. Ale to jest monster, ja pierdzielę. Takie jest właśnie Wicht Warsaw. Tutaj mamy kilka emeczek. 3, 2 i... Dobra, idę, bo nic nie słyszę. Marcin, z tobą już nagrywałem odcinek. Mogę tu gdzieś podlinkować. Przy kamerze. Umawiamy się na następny? Umawiamy się. Tu się tyle zmieniło w tym aucie. Nie tylko w silniku, jak i wizualnie. A tutaj ekipa. 4 aut. Kurna! Z Ameryki przyjechali. Pokazać się, proszę bardzo. Zajebiste. Ten ostatni, jaki zajebisty. Kurde. Co tu się dzieje w ogóle? I to jest takie wielkie. Na kamerze tego tak nie widać. O, a tutaj niedomyty. Moja bateria jest już na wyczerpaniu, ale jest oczywiście Marek, który daje mi cały aparat, żeby ten materiał wyszedł tak najlepiej, więc szacun, dzięki wielkie. Dzięki, Marek. Korek do wjazdu ma 2,5 km z każdej strony. Poważnie? No jak widać. Rozwaliliśmy system. Jakbyście chcieli kupić, proszę bardzo, daję namiary. Tutaj mamy Szejka. Seryjna M3. Co to jest? Człowieku, prezent. Dla najlepszego youtubera. Od stolicy lodów i pączków. Łopanie. Trochę jest masakrowane, ale była gruba podróż. Dziwię się, Typerem przyjechałeś? Tak. Zajebiście. O! Jak po rzęsach dostałem. My już jedziemy na następny spot, a tutaj ZR jedyneczka, piękna. Nie no, ta korwetta jest genialna po prostu. Zajebista. W świecie nowoczesności, techniki, upalania gumy, warto spotkać czasem tę jedyneczkę. Piękny samochód. Kurde, ja mam swoją T4, jeżdżę po Europie, ale takim autem to byłby taki old school. No witam pana. Nie, i to się jeszcze otwiera. Tak w ogóle zachowana, to jest coś pięknego. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Czujecie ten old school? Patrzcie, kurna. No i to jest ekskluzyw. Lecimy!
Jesteśmy już we wszemi wobec znanym miejscu, przy lotnisku, na pasie startowym. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Zostawiamy furę. Jesteśmy Mekka warszawskiego moto wyścigu. Jesteśmy. Cargo. O człowieku! Pięknie. I to świadczy o tym, że można bawić się niskobudżetowo, nie za miliony. Pakujemy się z powrotem. Opa, o tutaj. Jest najwygodniej. Było zajebiście. Tak? Pierwszy raz byłem na takim spocie w Polsce. Gość z Islandii przyjechał. To jest jeden z widzów, z którym się tak zakumplowałem, że okazało się, że jesteśmy teraz razem na zlocie motoryzacyjnym. Niestety duża część z was nie subskrybuje tego kanału, więc sprawdźcie. Sprawdźcie i jeżeli oglądacie, no to byłoby mi bardzo miło. Ja teraz zostawiam już auto w cylindersach, bo stąd jest ten samochód do wypożyczenia, a wy, jeżeli chcecie się nim przejechać, no to droga wolna. Zostawiam wam wszystko w opisie. Kto wie, możliwe, że dogadam się z wypożyczalnią, żeby nagrać coś jeszcze grubszego, ale to zależy od tego, jak bardzo chcecie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.